Siemanko, ja jestem Kuba i dzisiaj chciałbym wam pokazać najtańszego flycama na rynku. Tak wygląda nasz flycam. Ogólnie to już nie mam śrubek tutaj, bo jak wyciągałem go, to okazało się, że już jedna jest złamana. W tym momencie są po prostu w częściach, o, w ten sposób. Jak odpakowywałem, to od razu jedna była urwana. Po jakichś 20 minutach urwała mi się następna. Zbudowany jest bardzo prosto. Trzy szyny do kontroli aparatu. Ta główna do przymocowania. Słabe jest to, że nie da się tak łatwo wykręcać aparatu, za każdym razem trzeba kalibrować go na nowo, stabilizator. Warto jest kupić sobie szybko złączkę do tego, żeby wypinać. Tutaj mamy rączkę z dwoma łożyskami, tutaj mamy czpień do regulowania wysokości. Tak samo ta część regulująca wysokość jest plastikowa, więc prawdopodobnie prędzej czy później mi się połamie. Znaczy, mam nadzieję, że nie, ale prawdopodobnie tak będzie. W wersji za 160 zł mamy plastikowe śruby tutaj, tutaj, tutaj. Te dwie już mi się połamały, została mi jeszcze jedna. W wersji za 200 zł macie te śruby i tą dźwignię aluminiowe. Ciężarki, dwa ciężarki 200 gram i cztery ciężarki po 100 gram. O takie, zaraz wam... A, pewnie wam zbliżenie pokażę. Jezus. Dobra, przejdźmy do pierwszego testu. Chodzenie z aparatem na ugiętych kolanach. No tutaj jest tak średnią różnicę widać, no ale zobaczcie sami. Drugim testem było chodzenie na wyprostowanych nogach. Naszym ostatnim testem jest bieganie i tutaj się bardzo mocno zdziwiłem. No zobaczcie sami. Niby 160 zł, ale jak na taki budżet, to uważam, że jakościowo te ujęcia wyszły dobre. Bardzo dobre. W szczególności z tym bieganiem. To jest... to się zdziwiłem. Bardzo mocno się zdziwiłem, bo nie spodziewałem się aż takiej stabilizacji w trakcie biegania, naprawdę. To było. Myślę, że no będę go wykorzystywał często. Ale myślę, że jak za 160 zł, to warto się w coś takiego zaopatrzyć, bo naprawdę ułatwia robotę w wielu miejscach, w szczególności jak na przykład chcecie nagrywać pomieszczenia jakieś, albo na przykład co jeszcze można takiego nagrywać, o, jakieś sporty, w których trzeba biegać, albo jeździć, nie wiem, snowboard. Trochę ciężkie, ale nie wiem, na przykład jak na deskorolce się nagrania robi, no to też można biec sobie spokojnie za deską. No, jeżeli spodobała ci się krótka recenzja, to zapraszam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Bo co? Bo czemu nie w sumie? Co to dla ciebie, co? Wejdziesz sobie na dół, tam klikniesz, a ja będę miał satysfakcję, że mam 30 łapek w górę, a nie 0, jak pod ostatnim filmem. No i co? No, mam już dla was przygotowany kolejny film na temat w sumie chyba najtańszej na rynku wodoodpornej. O, patrzcie, jakie kolorki fajne. No więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zapraszam do subskrypcji. A, zapomniałem. Na dobry koniec taki montażyk z tego, co nagrałem dzisiaj. No, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.